Kiedyś rolnicy zaprawiali w czym się dało, w betoniarce, w taczce, mieszali to patykiem. Moim zdaniem nie opłaca się samemu bawić się w zaprawianie. W tej chwili to nasze rolnictwo w Polsce w porównaniu z tym, co było, jest bardzo, bardzo rozwinięte. Znajdujemy się nieopodal Strzelina. Będziemy przyglądać się zasiwom jęczmienia ozimego. Z nami jest pan Mateusz Prefitz. Witam pana, panie Mateuszu, serdecznie. Proszę nam powiedzieć, gdzie pan gospodaruje, na jakim areale, co tu się za chwilę będzie działo? Witam serdecznie. Jesteśmy aktualnie w miejscowości Lipa, w którym prowadzę gospodarstwo. Jestem kierownikiem gospodarstwa na obszarze 1542 hektary. Swoje gospodarstwo rolne prowadzę o powierzchni 50 hektarów koło Strzelina w miejscowości Gęsiniec. Aktualnie znajdujemy się na polu, będziemy siali jęczmień ozimy Zita. Jest to odmiana o parametrach bardzo dobrych, ponieważ wszystkie coborowskie statystyki pokazują, że bardzo, bardzo wysoko plonuje ta odmiana. Zarówno na poziomie agrotechniki A1, jak i na A2? Tak, dokładnie. Na poziomie A1 było 107%, a na A2 bodajże 105%. Czym charakteryzuje się ta odmiana? Przede wszystkim najważniejsze jest planowanie, no bo to jest najważniejsze w rolnictwie. Jest to odmiana, która nie jest za wysoka, jest to średniej wysokości odmiana. No ma bardzo wysokie plony, odporna jest na szereg różnych chorób, także myślę, że to jest dobry wybór. Jaki sprzęt pan do tego zaangażował? Akurat tutaj na polu mamy sprzęt Massey'a Fergusona razem z siewnikiem Pottingera, a uprawia brona talerzowa z Fentem. Na jakim areale będzie siany ten jęczmień? Jest to 40 hektarów Zity i mamy już posiane 30 hektarów odmiany Return. Ile czasu zamierzają państwo na to poświęcić? No, dziennie siejemy około 25-30 hektarów. Także myślę, że 3 dni będziemy mieli po jęczmieniu. Jaka norma wysiewu? Norma wysiewu ustalamy około 250-300 roślin na metrze kwadratowym, także to jest jakieś 150 kilo na hektar. Na jakiej głębokości będzie siany ten jęczmień? Jęczmień siejemy tak standardowo 4 cm. W tym roku jest bardzo sucho, także myślę, że może się pokusza o to, żeby zasiać ciut głębiej. A jak to wygląda w porównaniu do roku ubiegłego, który upłynął pod znakiem suszy? W tamtym roku plony u nas w gospodarstwie wynosiły około 7,5-8 ton, zależy jaka odmiana. Siane też było podobnie, na te same głębokości. Normy wysiewu było uzależnione od odmiany. Jakie klasy ziemi tu mamy? Tu są bardzo dobre gleby, bo tutaj jest pierwsza, druga, trzecia klasa, także są bardzo żyzne. Przed plonem akurat na tym polu był bobik. Posiejemy też 90 hektarów co roku bobiku nasiennego. Korzysta pan z dobrodziejstw precyzyjnego rolnictwa? Mówię tu na przykład o nawigacji. Akurat o nawigacji nie, ponieważ na takie gospodarstwo jak prowadzę w domu, to jest 50 hektarów, to myślę, że to jest bardzo kosztowna inwestycja, na którą jeszcze nie stać. Natomiast tutaj w gospodarstwie, które prowadzę, mamy dwie nawigacje, można powiedzieć. Jedna jest przy opryskiwaczu ciąganym 4000 litrów Amazon, a druga nawigacja jest do rozsiewacza nawozu Bogbale. Także myślę, że to na pewno trochę zaoszczędzi czasu. Coś więcej na temat tego opryskiwacza, o którym pan przed chwilą mówił. Jest to opryskiwacz 24-metrowy, pojemność 4,5 tysiąca litrów. Używamy tej nawigacji do oprysku, można powiedzieć, wszystkiego co siejemy tutaj w gospodarstwie. Z której maszyny w swoim gospodarstwie jest pan najbardziej zadowolony, a z której w tym, w którym pan zarządza? Myślę, że najbardziej z tego ciągnika, który ostatnio kupiłem, jestem bardzo zadowolony, bo to już jest wyższy level, że tak powiem, niż te starsze ciągniki. Natomiast tutaj w gospodarstwie myślę, że te duże ciągniki, te Fenty, które mamy ponad 300-konne, są naprawdę bardzo dobre ciągniki, które mało się psują, są mało awaryjne i robią bardzo dużo dobrej roboty.
Korzystają Państwo z jakichś dofinansowań z zewnątrz? Tu też chciałabym, żeby był ten podział na gospodarstwo, które Pan prowadzi i na gospodarstwo rodzinne. Na gospodarstwie rodzinnym aktualnie właśnie ciągnik kupiłem na dofinansowanie, na tak zwany PROW, gdzie miałem zwrócone 60% kwoty od tego ciągnika. Natomiast w gospodarstwie, które prowadzę, te większe, to dofinansowań prawdopodobnie chyba nie mamy, nie dostajemy, z tego co się orientuję. Co w najbliższej przyszłości, jakie plany inwestycyjne? Jakby się miało pieniążki, no można kupić wszystko. Myślę, że jakiś agregat u mnie na gospodarstwie rodzinnym by się przydał na pewno. Jakiś głębosz. Natomiast tutaj w pracy to też jest dużo życzeń, które są też bardzo drogie. Myślę, że też ciągnik jakiejś takiej średniej mocy by się na pewno przydał. Mówiliśmy o jęczmieniu, a chciałbym porozmawiać o innych roślinach, które uprawia Pan w swoim gospodarstwie, które uprawia Pan w gospodarstwie henrykowskim. Czy zawsze szli Państwo z duchem czasu, czy zawsze stawiali Państwa na nowe odmiany, na dobrodziejstwo, które one niosą? W swoim gospodarstwie siejemy rzepak ozimy, pszenicę, jęczmień ozimy i kukurydzę. Kupujemy materiały kwalifikowane i staram się co roku jakąś nowość posiać, którą tam proponują różne firmy nasienne. A natomiast w gospodarstwie tutaj, które prowadzę, te 1500 hektarowe, siejemy bardzo dużo, bo aż 8 różnych gatunków. Są to pszenice ozime, jare, jęczmienie ozime, jare, rzepak ozimy, kukurydza, bobik oraz buraki cukrowe. Stawia Pan na kwalifikowany materiał siewny. Dlaczego? Stawiam na kwalifikowany, ponieważ moim zdaniem nie opłaca się tak naprawdę samemu bawić się w zaprawianie zbóż. Państwo dopłaca do materiału siewnego, są różnego rodzaju dopłaty. No i myślę, że nie ma sensu bawić się w takie rzeczy. Lepiej pojechać, kupić. Jest pewny materiał zaprawiony z różnymi certyfikatami na to, z etykietami urzędowymi. Także myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Co prawda nie najtańsze, no bo to jednak trzeba wydać te pieniążki, ale myślę, że to później się odbija na plonie. To procentuje. Dokładnie. Muszkowice, małopolska hodowla roślin. To stąd pochodzą nasiona, które w swoim gospodarstwie wysiał Pan Mateusz. Jak powstaje kwalifikowany materiał siewny? O tym opowie nam Pan Krzysztof Ramuś. Może zacznę od tego, że materiał kwalifikowany wysiewany jest na polach już z materiału bazowego poprzez siewy i całą tą otoczkę związaną z uprawą do zbioru. Odbywa się to pod ścisłą kontrolą, czyli materiał bazowy, który do nas przyjeżdża, ma odpowiednie dokumentacje, świadectwo, etykietę na materiał bazowy lub przedbazowy, tak to się nazywa. I z tego materiału po wysianiu zbieramy go to kombajnem, ale jeszcze przed tym przechodzi całą drogę kwalifikacji polowej. Robią to urzędowi kwalifikatorzy po zbiorze, jak już wspomniałem, przez kombajny zbierane są do odpowiednich pojemników, czyli zbiorników, które tutaj mamy, żeby nie doszło do zamieszania i następuje czyszczenie tego materiału i później ten materiał wyczyszczony, pakowany jest, może być pakowany w big bagi, może być pakowany w kontenery metalowe. W następnej kolejności z tych partii, które się tworzy, najczęściej 30-tonowych, mogą być mniejsze, pobieramy próby i ten materiał trafia do laboratorium, bądź akredytowanego, bądź wojewódzkiego. Tam przechodzi badanie. Po procedurach odpowiednich dla danej odmiany, dla jęczmienia, dla pszenic, to jest, każda procedura jest odpowiednio opisana i następuje wydanie po tych wszystkich, oczywiście pozytywnym kiełkowaniu. Właściciel tej odmiany dostaje świadectwo. Na podstawie tego świadectwa i tych etykiet jest zaprawiany materiał. Jaką zaprawą zaprawiają Państwo jęczmień i dlaczego? Zapraw bywa na rynku, jest bardzo dużo. Klienci wybierają sobie takie zaprawy, jak im pasuje, ale standardowo zaprawiamy zaprawą Redigo Pro. Jest to zaprawa firmy Bayer. Poza tym jeszcze zaprawianie, bo już o tym nie wspomniałem, odbywa się na zasadach
pod ścisłą kontrolą. Dlaczego? Dlatego, że wprowadzony jest w takich firmach jak nasza system ESTA, który zapobiega nadmiernemu wydobywaniu się pyłu, co powoduje szkody w naturze. Mówimy tu o zapylaczach, dlatego ściśle dozowanie tego materiału, tego środka, tej zaprawy i cały reżim polegający na odpyleniu materiału, a w szczególności jęczmienia, który kurzy się, jakby może wiecznie się kurzy, bo można go 10 raz czyścić i on się będzie kurzył. W związku z tym cała sprawa polega na tym, że żeby tak odebrać ten pył, żeby tego pyłu było jak najmniej w materiale siewnym, który trafia do rolników i również trafia do wysiewu. Wszystko to polega na tym, żeby to było jak najbardziej ekologiczne i te normy, żeby nie były przekraczane, a znowu, żeby działanie tej zaprawy było na tyle dobre, pokrycie tych ziarniaków było na tyle dobre, żeby zabezpieczały też ten kiełek, który znajduje się już w ziemi. Warto zaprawiać samemu, czy jednak zlecić to specjalistom? Jakie jest Pana zdanie w tej kwestii? No, odpowiedź jest tylko jedna. Zaprawianie samemu były takie kiedyś. Rolnicy zaprawiali w czym się dało. W betoniarce, w taczce, wręcz wlewali lub wsypywali zaprawę do siewnika, mieszali to patykiem. Często, gęsto ubrudzeni, czyli nie w odpowiednich warunkach, sami się narażali na działanie tych środków chemicznych. Prosta odpowiedź. Tylko materiał siewny, kwalifikowany, wytwarzany i zaprawiany w warunkach ścisłej kontroli, jeżeli chodzi o ilość zaprawy, jeżeli chodzi o pokrycie i jeżeli chodzi o właśnie te sprawy związane z kurzem, który się wydobywa z tego materiału, to najbezpieczniejszy materiał jest jednak materiał robiony profesjonalnie. Czy rolnicy idą w kierunku tego materiału kwalifikowanego, kupują go więcej? Jakie są Pana obserwacje w tej kwestii? To znaczy, nie wszyscy. Powiem tak, doświadczenie mówi mi, że rolnicy bardziej świadomi, którzy nakładają na to, żeby mieć jakość wschodów, żeby mieć mniej chorób związanych z wysiewem i później z prowadzeniem tego materiału siewnego, czyli tych zbóż, w tym przypadku jęczmienia, była jak najlepsza, to nie cofają się przed tymi wydatkami, bo to są po prostu wydatki, które trzeba ponieść i kupić ten materiał nasienny, bo później im się to zwraca w plonie. W tej chwili to nasze rolnictwo w Polsce w porównaniu z tym, co było, jest bardzo, bardzo rozwinięte. My nie ustępujemy, jeżeli chodzi o sprzęt, o kulturę rolną krajom zachodu. W tej chwili naprawdę to jest promil tych ludzi, którzy próbują jeszcze coś tam sami zaprawiać. Naprawdę ja w tej chwili przez ostatnich lat nie spotykam się z takimi ludźmi, którzy mówią, że zaprawiają materiał sami. Czy polscy rolnicy kupują polskie nasiona? Tak. Powiem szczerze, że głównie sprzedajemy polskim rolnikom, aczkolwiek też idzie to na eksport, idzie do krajów trzecich, byłego bloku wschodniego, mówię tu o Ukrainie, Rosji, mówię tu o Białorusi. Również sprzedajemy na zachód, są to nasze kraje europejskie. Nasz materiał trafia do Niemiec, do Holandii, do Danii, także sprzedajemy również i na zachodzie, i w Polsce, i nawet na tych dawnych krajach bloku wschodniego.